Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Worshipers of Cthulhu. Mądrość Boża. W rozwoju wydarzeń w Twoim kulcie, Twoi wyznawcy zwrócą się do Ciebie jako sędziego i kata. Najbardziej kusząca odpowiedź na pierwszy rzut oka może nie okazać się najkorzystniejszą. Dobrze. Ja w ogóle, co mi się nie podoba, że jak mam te odpowiedzi, to widzę, jaki jest outcome. Bo ja czasami patrzę, a okej, okay, odpowiedź jedna mi się bardziej podoba, ale tutaj widzę, o tu dostanę fanatyków i nie wybieram tego. Patrzcie, prawie doszliśmy do poświęcenia. Jeszcze 10 tysięcy wiary i mamy kolejny poziom. Dobra. Myślałem sobie trochę, bo teraz mnie nie było trochę. Wróciłem po jakimś czasie do nagrywania i tak myślałem o giereczce. Powiem wam, że brakuje mi tutaj rozwijania domów na wyższy poziom. Teoretycznie można powiedzieć, że rozwijam ludzi i oni mają wtedy lepsze domy, ale nie zmienia to, że więcej ludzi mieszka w jednym domu. Bo zobaczcie, ile tych domów już stawiam. Dużo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że też za dużo. No ale cóż, zobaczymy. Kopalnie żelaza. Można jeszcze ich wynieść na wyższy poziom? Nie. Jesteś bezrobotny, to można cię wznieść na wyższy poziom. Jesteś w kukurydzy pracujesz. Kukurydzy pracujesz. Dobra. Pokażcie mi, czy to jest wybudowane? Jeszcze nie. Rzeźbiarza. Czego wy potrzebujecie? Potrzebujecie reedukatora. Kolejnego już. No, niech będzie reedukator tutaj. Natomiast już chyba widzę, jaki może być problem niedługo. Problem może być taki, że oni mogą chcieć mi tutaj strzelać. I ja chyba postawię chociaż jeden. Militarne, zaawansowane, dobre. Gdzie są moje podbój? Tutaj. Postawmy to. W razie czego chcę to mieć. Co jest? Dobra. Bo tu... No dobra, zrobimy tak. Nie, nie zrobimy tak. Zbóżmy to. Bo tutaj dom postawię. Więc w razie czego dom mogę tu postawić i w sumie zaraz to zrobię. Będą budowlane. Dobra. Jeszcze kilka domów, później będziemy tak. Nie wiem, piaskowca. No to piaskowiec powolutku idzie. Dobra, tutaj jest to pół wybudowane. Teraz wróćmy tu. O! Jest jakiś coś, jakiś wybór. Mieszkaniec wymaga operacji. Twoi akolici skłaniali się do amputacji całej kończyny i włączenia jej do rytuały, ale rodzina wyciąga cię na bok. Wyraża gotowość oddania wszystkiego, co mają, tylko po to, by spróbować uratować go przed amputacją. Choroba jest darem, a tylko poświęcenie tego daru może uratować jego życie i każde z waszych żyć jest cenne, ponieważ nie należą do nas, lecz do naszego Boga. Potrzebujemy silnych i zdrowych mężczyzn, aby móc go lepiej wielbić. Uratuj nogę. Produkcja pól uprawnych wzrośnie. Nie potrzebuję tego. Ten wyznawca wykazał słabość. Jego łaska naszego Pana go opuściła. Jego wiara jest słaba, bo gdyby była silna, nie ucierpiałby. Przekaż akolitom i zaoferuj jako ofiarę dla naszego Boga. Robimy to. Składamy ofiarę. Dobrze. Jak jest z towarami? Wszystkimi? Mało jest krów. Mało jest krów, to znaczy, że warto by pomyśleć o kolejnych krowach. Są hodowle owiec. Tu mamy krowę, nie? Tu jest rzeźnik. Menu budowlane, towary, usługi. Hodowla krów, tutaj jest. No właśnie, trzeba jeszcze jedną zrobić. Zaawansowane dobra. Dobra, zróbmy trzy hodowle krów, bo mleko też będzie potrzebne zaraz pewnie. Zrobimy tak. O, tu jest jakaś brama? Czy my tutaj będziemy coś mogli wtedy wykopać i to będzie jakieś nowe przejście? Bardzo możliwe.
Bardzo możliwe. Więc idziemy w to. Teraz idziemy tutaj do tej... Te budynki dopiero są ustawiane, Czy z tej strony jest postawiony budynek? Jest. Potrzebujemy tutaj specjalizację rzeźbiarza posążków. Przypisz tutaj, dobrze. Jest drugi przypisany. Teraz już... Miejsce pracy bezrobotnych. Zrobimy raz, dwa. Odlewni. Co to było? Słyszałem jakieś dźwięki. A, dobra, przybyli wyznawcy nowy. I domy się budują. Teraz już widzę, co tutaj się dzieje. Mhm, dobra, hodowla owiec. To jest dźwięk budowania nowych budynków, stawiania nowych budynków, nie? Tak, tak. To jest dźwięk stawiania budynków. Patrzcie, czym on tutaj buduje. Dobra. No jest tutaj gorliwość. Jeżeli chodzi o półprodukty, krów jest za mało, ale krowy teraz mam. We require workers. W razie tylko ty możesz być. Trzeba ulepszyć kilka osób. Jesteś w świątyni starszych. Mleczarnia. Dobra, zrobimy tak. Kuchnia do kukurydzy. Zbieracz małż. Kuchnia do kukurydzy. Jesteś w świątyni. Kamieniarz. Świątynia. Szwalnia. Szwalnia. Świątynia. Ci, którzy się modlą w świątyni, zostali. Dobra, czekajcie. Teraz tak. Tutaj jeszcze jednego trzeba rzucić. Nazwa, miejsce pracy. Bezrobotnych szukam. To od piwa, tam pójdziesz, dobra. Teraz jesteśmy tutaj. Dwóch. Jeszcze tutaj dostaniesz ciebie, tak. Mamy to, mamy to. Teraz tutaj. W świątyni brakuje mi jednego. Nie wszyscy tu są. Więc trzeba nowe domy. Trzeba nowe domy, budynki, gdzie to są mieszkalne tu. Ale tych domów postawiłem. Okej. Okay. W porządku, trochę tego będzie. Dużo nowych wyznawców. 2000 na minutę. Też sporo. Więc stos ofiarny. Badajmy. I tak, posążki już są. Nie mam, mam kopalnię węgla. Tak, no to trochę rzeczy już mamy. Tutaj trzeba dokończyć zadanie, żeby to kolejne dostać. Statek wroga jest tutaj. Dobra, zaraz pomyślimy. Dwa. Tutaj też dwa. Musiałbym kogoś poświęcić. Na razie nie, nie mogę na to pozwolić sobie. Na co mogę pozwolić? Na rozpoczęcie ceremonii. Bezrobotni z hodowlą krów. Mogę tu i tu robić, właśnie. Czyli tak, na wyspie czarnego piachu teraz. Pokażcie mi specjalizację. Kukurydza. Piaskowiec. Ziomek od piaskowca. Niech będzie. Pokażcie mi, jaki, co jest. Księga symboli. Piaskowiec. Kamieniarz. Czekaj, kamieniarz i kamieniarz? O co chodzi? Tu jest taki, a tu jest taki. Okej, dziwne, że to jest kamieniarz i to jest kamieniarz. Kamieniołom wapienia. Piaskowca. Tak jest z czymś, dobra.
Nie wiem, czy dobrze to wyrysowałem. Może mi to zaliczy. Mamy. Posążki są identyczne. Jest już jeden zmieniony. Patrzcie. Leci, leci, leci. Mam 40 tysięcy wiary. Zróbmy to. Pójdziemy zaraz do iglicy. Pójdziemy zaraz do iglicy. Podstawowe budynki, stos ofiarny też zaraz postawimy, ale... Czego nie macie? Reedukatora tutaj. Można by zaraz pomyśleć o tym. Natomiast najpierw pomyślimy nad tym. Zapłać. Jesteś o krok bliżej przeburzenia. Zaakceptuj nowe oświecenie. O! I co teraz? To dopiero początek. No dobrze. To jest moja siła? To są chyba moje łodzie, tak. Czy kolejny kontynent? Ukończyłeś główny cel. Możesz kontynuować grę na obecnej mapie lub wrócić do menu głównego i podążać innymi ścieżkami. Okej, okay, to powróćmy do menu. Tylko inne ścieżki to znaczy, że... To jest te same misje, tylko inne wybory będę robił? Czy to są zupełnie nowe misje? Kręta ścieżka. Czekaj, to jest tak, zrobiłem zasłonę snu. Tak, wprowadzenie. Kolejny krok twojej podróży ku przebudzeniu Wielkiego Przedwiecznego prowadzi cię na zapomniany archipelag. Czy oprzesz się podstawnej intrydze i złowrogiej nienawiści, które kipią przeciwko twojemu bogu? Dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej. Ja w tym miejscu zakończę ten odcinek. I zasłona snu będzie jako osobny rozdział. Kolejny rozdział, wybierzemy sobie rozdział drugi. I później mamy podrozdział pierwszy. To zrobimy to, podrozdział pierwszy i później zrobimy rozdział drugi. Tak zróbmy. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Dajcie mi znać, co sądzicie o serii i pewnie za niedługo widzimy się w kolejnym już rozdziale. Do zobaczenia.